Tytuł kursu: zasady wykonywania zabiegów na ciało. Moduł: preparaty i akcesoria do zabiegów na ciało. Temat: składniki biologiczne czynne w preparatach przeciw rozstępom. Dzień dobry. Czy mogę w czymś Pani pomóc? Zastanawiam się nad odpowiednim doborem kremu na rozstępy. Niedawno urodziłam dziecko i mam z tym ogromny problem. Wcześniej nie używałam tego typu kosmetyków i dlatego nie wiem, które z nich są najbardziej skuteczne. Ten problem dotyka wielu kobiet. Z medycznego punktu widzenia rozstępy powstają na skutek uszkodzeń włókien kolagenu i elastyny. Proszę zobaczyć, jak wyglądają włókna kolagenowe. Widzę, że jest to głębszy problem. Zgadza się. Powstają one w warstwie skóry właściwej, a spowodowane są nieprawidłowym działaniem białek odpowiedzialnych za elastyczność, sprężystość i jędrność skóry. To właśnie przez tę dysfunkcję siateczka włókien kolagenowych w skórze staje się bardzo krucha i się rozrywa, a na naszym ciele pojawiają się rozstępy. Istnieją dwie podstawowe drogi powstawania rozstępów. Pierwsza to zaburzenia hormonalne. Mechanizm ten nie jest do końca znany, jednak istotne znaczenie ma w nim genetyka. Jeśli więc Pani mama borykała się z rozstępami, bardzo prawdopodobne, że teraz są one również Pani problemem. Druga droga to uszkodzenia mechaniczne, powstałe w wyniku zmiany masy ciała, tak jak w przypadku ciąży. Co w takim razie mogę zrobić, żeby się ich pozbyć? W tym celu należy stosować preparaty o działaniu przeciwzapalnym. Powinno się również natłuszczać i nawilżać skórę. Metodą jest także peeling chemiczny, który polega na nałożeniu na skórę odpowiedniej mieszaniny związków chemicznych. Wykorzystuje się w nim kwasy octowe, głównie kwas glikolowy, kwas trójchloroctowy oraz retinol. Substancje te wpływają na odbudowę kolagenu i elastyny. Peeling chemiczny to peeling głęboki. Po jego wykonaniu skóra goi się przez około tydzień. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. W jaki sposób mogę zapobiegać rozstępom? Stosowanie nowoczesnych kosmetyków, na które Pani patrzy, jest dobrą metodą. W składzie najnowszych preparatów związanych z tym problemem możemy zauważyć hydrolizowany kolagen, zwiększający elastyczność i jędrność skóry. Kolagen jest głównym składnikiem kremów przeciw rozstępom, gdyż wpływa on na napięcie skóry, jej elastyczność oraz odporność na urazy. Aloes ma za zadanie odżywić, zmiękczyć i ujędrnić skórę. Pobudza do wzrostu nowe komórki, odmładza skórę i chroni ją. Masło shea produkowane jest ze zmiażdżonych orzechów. Shea regeneruje skórę i sprawia, że jest ona bardziej jędrna i napięta. Proszę zobaczyć, jak wygląda takie masło. Dziękuję Pani za cenne rady. Wezmę ten krem na bazie masła shea. Bardzo dobry wybór. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.